Do bazyliki kontrkatedralnej na Świętej Marii Panny w Gdańsku, zwanej również w skrócie Kościołem Mariackim lub Koroną Gdańska, prowadzi kilka ulic. Do jednej z jej bram wiedzie od strony Motławy ulica Mariacka. Kościół Mariacki uważany jest za największą świątynię na świecie zbudowaną z cegły w latach 1346-1506 w stylu tzw. gotyku ceglanego. To gotyk charakterystyczny dla krajów basenu Morza Bałtyckiego. Wieża dzwonna wznosi się na wysokość 82 metrów. Głównym architektem był XIV-wieczny gdański architekt i mistrz murarski Henryk Ungeradin. Charakterystyczna sylwetka świątyni, tu widziana od strony ulicy Piwnej, której akcentami są masywna wieża dzwonna i smukłe narożne wieżyczki, dominuje w panoramie miasta. Do wnętrza Bazyliki Mariackiej prowadzi 7 bram, każda z innej uliczki. Łuk pod organami zamknięty jest witrażem, który odnaleziono w 1988 roku w Toruniu. Wykonany został w 1899 roku dla upamiętnienia 1900-lecia chrześcijaństwa i przedstawia ukrzyżowanie Jezusa ujęte w konwencji XIX-wiecznego romantyzmu. Kościół posiada 3 nawy, wszystkie o jednakowej wysokości. Posadzkę tworzy jeden z największych w Polsce zespół płyt nagrobnych, mieszczaństwa i patrycjatu gdańskiego. Powierzchnia świątyni wynosi 4900 m2 i może pomieścić 25 tysięcy wiernych. Przed emporą organową w nawie głównej znajduje się baptisterium z XVI wieku. Z tego okresu zachował się cokół z kamienia portlandzkiego z reliefami. Na podstawie misy, która zaginęła, stoją brązowe figury przedstawiające alegorie hojności, stanowczości, miłosierdzia, wiary, nadziei, umiarkowania, mądrości oraz sprawiedliwości. Ambona 1616-1617 pochodzi z kościoła świętego Jana. Sceny ze Starego i Nowego Testamentu namalował prawdopodobnie Isaac van den Blocke. Dawna ambona uległa zagładzie w czasie działań wojennych. Baldachim zdobią figurki kobiet, które są alegoriami bojaźni Bożej, mądrości, radości, miłości, pokoju i pobożności. Na hełmie latarni płonący feniks, symbol ofiary i zmartwychwstania. Sakramentarz gotycki wykonany z drewna polichromowanego w 1482 roku w warsztacie gdańskim. 4 kondygnacje wysokie na 8 30 cm pokrywa ornamentyka i rzeźby typowe dla gotyku. Późnogotycki powstały w latach 1510-1517 pięcioskrzydłowy ołtarz główny pochodzi z warsztatu mistrza Michała z Augsburga. Centralną część zajmuje scena ukoronowania Najświętszej Marii Panny. Kryształowe i gwiaździste sklepienie opiera się na 27 filarach. Wiszący świecznik koszowy, dzieło mistrza Andrzeja, pochodzi z 1490 roku. Witraż ukrzyżowania Jezusa widziany od strony wnętrza nie jest tak rozświetlony jak widok z kruchty. W miejsce dawnego prospektu organowego wstawiono w latach 1981-85 wczesnobarokowy prospekt organowy z kościoła świętego Jana, pochodzący z 1629 roku. Nowy instrument wykonali bracia Hildebrand z Hanoweru. Organy poświęcono w 1985 roku. W kaplicy świętej Anny znajduje się dzieło nieznanego mistrza, piękna Madonna Gdańska, wspaniała rzeźba o wysokości około 2 metrów, wykonana z miękkiego kamienia wapiennego. W okresie baroku była przemalowana. Datowana jest na lata między 1410-1430. W kaplicy świętego Baltazara znajduje się epitafium burmistrza Gdańska Konstantyna Ferbera z 1646 roku, tzw. mały ołtarz Ferberów oraz skrzydło z dużego ołtarza Ferberów z XV wieku. Boczne kaplice fundowały przeważnie cechy i było ich w okresie szczytowym blisko 40. Kaplica Bractwa Kapłańskiego poświęcona polskim księżom pomordowanym podczas ostatniej wojny. Rzeźbę Chrystusa Frasobliwego w czerwonym granicie wykonała profesor Janina Stefanowicz-Schmidt z Sopotu. W kaplicy świętej Doroty znajduje się grób marszałka senatu Macieja Płażyńskiego.
Na prośbę byłych mieszkańców Wilna ustawiono w 1961 roku ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Znalazł tu również miejsce budzący kontrowersje pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Niezwykle cennym zabytkiem jest zegar astronomiczny zbudowany w latach 1464-70 przez Hansa Dieringera z Torunia. Dzieło liczące 14 metrów wysokości składa się z kalendarium, planetarium i teatru figur. Zegar był rekonstruowany w latach 1983-93. W kaplicy świętego Jerzego znajduje się ołtarz świętej Doroty pochodzący z około 1435 roku. Po środku 5 kwater alabastrowych ukrzyżowanie Jezusa. Północne ramię transeptu zamyka okazały nagrobek małżeństwa Barów, wykonany w 1620 roku przez Abrahama van den Blocke. W kaplicy świętego Reinolda wisi na ścianie XIX-wieczna kopia obrazu ołtarzowego Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Oryginał od roku 1956 znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Pieta w kaplicy pochodząca z około roku 1410 naturalnej wielkości jest dziełem nieznanego artysty z Gdańska. Wykonano ją z piaskowca i pokryto polichromią. Pieta gdańska to wspaniałe dzieło nacechowane delikatnością i mistycyzmem. Rzeźba ta na stałe wpisała się do kultury europejskiej.